this tent. Step so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know. Siemaneczko, lebeściaki, z tej strony Bora, witam was w trzecim odcinku z lasu. Chałupa, jak wiecie, tutaj mamy ognisko, się pali, ale trzeba coś większego wybudować. Dzięki za wasze wszystkie podpowiedzi. Będą bardzo pomocne, jak mi się wydaje, a się w sumie okaże. No i ten... Nasz budowniczy nazywa się Janusz, to pasuje. Więc Janusz, pójdźmy. Aha, siekierę sobie jeszcze oblepiłem szmatką. Jak zobaczę gdzieś kanibali, to ją po prostu podpalę i wedle waszych wskazówek powinno to zajebiście działać. Kurde, tylko z której strony ja się tu mam obudowywać? Tak się zastanawiam, żebym tu mógł palnąć ucieczkę od razu, nie? O kurde, tą palisadę myślę zrobię. Ja dupa, no raczej nie tą. Co to jest L? Taki mykers. Dobra, dobra, dobra. No, zobaczmy, jak to będzie miało działać. No i jak ja to mam zrobić teraz, żeby to... Zatwierdzamy... dobra, to zbieramy teraz dechy, tak? Dobra, idziemy czupać drewno. Mam nadzieję, że szybko mi tutaj nie wpadną na mój trop. Oby. Ciachaj pieronem, raz, dwa, to drzewo. Jakby co, to przez wodę i do starej miejscówki. Cóż to drzewo nam da, ile badyli, że tak długo ciachamy. Każde wasze podpowiedzi jeszcze nadal będą potrzebne, także bardzo chętnie rady wszystkie przyjmę. Dobra. Coś mi się wydaje, że i tak będzie źle, bo za daleko jestem od tych wszystkich drzew. Tu mi się za chwilę wszystko pokończy. Z tej strony chyba nie przyjdą, nie? W sumie nie wiem. Nie ma ich tutaj gdzieś, tych negusów? Popaprańców? Dobra. Czyżbym coś słyszał, czy nie? Halo? Proszę mnie nie straszyć, proszę mi dać 2 godziny czasu. Ja się buduję, to ten. Potrzebuję spokoju, ciszy. Żadnych streszów. A tym bardziej groźby pozbawienia mnie życia. Dobra, kamieni mam full. Spieprzamy budować. Nie, to jest jednak w sumie za daleko. Ło, coś się już darło, albo mi się wydaje. A oni tu przejdą chyba jeszcze, nie? O! Czekaj, gnoju, czekaj! Czekaj, czekaj, gnojku, czekaj. Light. Chodź, chodź. Chcę spróbować, czy dam radę. Gnajko. Wow, skoczył na mnie, gdzie on jest? Gdzie ten kutafon? Łoż, kurde, już mi to zgasło. Na, 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 na.
Musimy sobie coś zjeść. Kurwa masz, gdzie on jest? Gdzie ty z tym notatnikiem? Chyba zginę. Noż kurde! Nie mówcie, że znowu będę w jaskini. Halo? Śmierdziele. Oj, ogar chyba jednak pełny nie jest. Wszystko mi znikło z plecaka, czy coś będę miał? Mam. Ale coś mi się tutaj zbugowało. Coś tu nie mogę za bardzo działać, tak jakbym chciał. Aha, coś się dzieje. Coś tu się dzieje. Nie mogę ruchów w ogóle wykonywać. Czekajcie. Co? Wrócimy do menu. Jeszcze raz wczytamy. Nie to. Single player, continue. Cholera, no. Coś mi się skraszowało. Nie dało się w ogóle ruchów praktycznie wykonywać. Mogłem tylko iść przód, tył. No i popatrzeć w mapę. Dobra, teraz jest gitara. Czyli nie wiem, czy się przespać, czy od razu tam iść. Nie no, prześpię się. Po nocy nie będę łaził. No i co teraz? Nie wiem, w tamtym kierunku będę tam za tą drzewa i jeszcze dalej. Kurde, zdupcyłem. Ta miejscówka to jest taki wypad tylko, no. Dobra, i jeszcze raz to samo. Mam nadzieję, że tym razem to lepiej wyjdzie. Oby. Tylko nie wiem, skąd tamten kutafon wyszedł. Dobra, powiedzmy, że tutaj. Co tam możemy budować? O, te na drzewie, no, faktycznie mówiliście o tym, pisaliście. Tu budujemy. I na razie tak, na razie tylko tak. Aha, zrobię sobie jeszcze to, żeby móc to podpalić. Dobra. Pierwsze drzewo najbliższe. Kurde, mam nadzieję, że te ciule mi nie wyjdą. Tak samo szybko jak wcześniej. Ale ktoś im chce tutaj rapanui zrobić, to wyspę wielkanocną, to będą się wkurwiać, będą wracać i pilnować swoich drzew, nie? Żarcie widzę i woda lipa. Dobra, zjemy sobie coś. Napijemy się i możemy pracować. Kurwa, żeby te kutafony tutaj nie przyszły, no. Co? Gdzie mnie to rzucasz? Czyżbym już kogoś słyszał? Zaraz się okaże. Ja wtedy drugiego drzewa nie uciekałem i oni wyszli. Są jacyś zwiadowcy, czy co? Ciamy. Kurde. Dobra. Ciachaj, kurde, Janusz, to drzewo. Ciachaj, chłopie. Zawodowym drwalem tutaj pozostaniesz na tej wyspie. Zobaczysz, gdzieś tak, tak cię wyszkolę. Dobra, kolejne drzewo. Nie ten klawisz. Spieprzamy piernikiem raz, dwa. Coś takiego, kawałek już jest zrobiony, ale to i tak dopiero
Nawet początkowej fazy nie ma. Gdzie to drzewo? Halo? Kto Januszowi zapierdzielił drzewo? A, jak wyciupię wszystkie, to je znajdę w końcu. Ciachamy dalej. I jakby co, ucieczka do wody. Wybaczcie. Ciachoj, ciachoj, Janusz. Dobra. Nie ma gnoi nigdzie. Taki skowronek, ja się go wystraszyłem już. Dobra. Oni przez to nie przeskakują, nie dadzą rady przeskoczyć, mam nadzieję, nie? Kurde, ale jak ja tędy przejdę, to oni na pewno też przejdą. Co mnie martwi. Ej, to drzewo się kula. Nie skulało się tam gdzieś do wody? To wcześniejsze? Gdzie jest taka szczelina, będą mogli patrzeć, co ja tam w chałupie robię. Wejdźmy sobie wyżej, nie ma ich tu nigdzie. Oznak wrogiego życia brak. Tu jest jedno, gdzie jest to drugie? Co, trzy wtedy tylko były? No nie, dobra. Idziemy ściągać kolejne. Kurwa, muszę się rozglądać, bo tutaj żartów nie ma. Ale im więcej tych drzew wyciacham, tym większe będę miał pole widoku, nie? Widok będę miał większy, szerszy. Trudniej będzie mnie za drzewa zaskoczyć. One rosną w ogóle te drzewa na nowo potem? Dajcie mi znać w komentarzach. Dębo! O, tam są dwa, dobra. Weź, że to rzuć Gienek na razie. Znaczy nie Gienek, tylko Janusz. Bierzemy to pod bazę. Pseudomur na razie, czy jak to zwał. Nie, nie, Janusz, rzucaj to. Nie ma gnojków? Gdzie to mi się turla? Trzeba tak rzucić, żeby się reszta nie sturlała. O. Proszę bardzo. Teraz to chyba sklinuje i nigdzie nie będą się ruszać, co? Dalej się turlą, no cholera. Tutaj trzeba coś zrobić, bo tędy mi przejdą. Jeszcze raz tą palisadę tutaj. A, czyli mogę tak. O, i to będzie już dobre. Tak, to już będzie dobre. Tu już do Janusza nikt nie przyjdzie. W odwiedziny niespodziewane. Okej, są gdzieś te kutafony. Czekajcie, muszę jeść. Tam są. Tam są już ciule. Witam was, ciule. Jak papież. Oni tu szybko przybędą. Dobra, ciachać drzewo i spieprzać. Może mi się uda jeszcze. Gorzej jak nie.
Ciachaj to drzewo, zanim oni tutaj przyjdą. Schowam się za drzewo, może zaskoczki nie będzie. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Raz, dwa, raz, dwa. I do wody, do wody, do wody. Brzegusiem, brzegusiem. Gdzie oni są? Dobra, wracamy po te dwa pniaki jeszcze. Chyba, że nie zdążę. Co, nie widzieli mnie i się wrócili? No, chyba tak. O! To jak się im nie rzucam w oczy, to do mnie nie przybędą. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. To tu jeszcze jedno trzeba wybudować? Chyba tak. Choroba, z tamtej strony nikogo nie widać. Dobra, za góreczki, powolutku tutaj luknijmy. One gdzieś tam daleko idą, dobra. To kolejne drzewko tutaj pykniemy. Myślałem, że to patyk na ziemi. Dawaj, dawaj, Janu, szybciej! Cholera, nie ma czasu! Każda sekunda to walka o twoje przetrwanie i życie. Nie ma ich? Nie stwierdzono. Obecności wroga. O, stwierdzono. Ucieczka do wody. Dobra. I tak to se w tej chwili będzie, co? Cholera, że mnie korci, żeby tamte kłody jeszcze dwie pójść. Gdzie oni są? Oj, to jest przekijane. Jak się wroga nie widzi, to jest lipa. A ja wroga nie widzieć. Ciekawe, czy wróg widzieć mnie. Nieważne, tam widziałem jeszcze jedną balę. Dobra. Z czymże się tak zmęczył, chłopie? O kurde, no ja żarcie będę za chwilę potrzebował. Tu nie robimy schronienia. Tutaj nie, tutaj robimy mury. Nic na razie innego. Aha! Cholera, duże to chcę zrobić. Cholera, tu by się drzwi może jednak przydały, co? Na lewą stronę. Gdzie mnie to drzewo? Gdzie mnie to drzewo spierdyla? Nie, tędy nie przejdą chyba, nie? A, przejdą, przejdą! Chociaż nie jestem pewny, czy przejdą. Gdzie mnie to drzewo? Dawać mi to drzewo, dawać. A dobra, nie panikuj, że się topisz. Gdzie te kormorany przebrzydłe? Nie ma tam nic w wodzie już? Więcej? Nie ma. Halo? Jełopy. Czy wy to widzicie, jak ja daleko będę musiał potem po drzewo do lasu łazić? To chyba nie najlepszy pomysł, co? No to chyba nie najlepszy jednak pomysł. A tam, z tamtej strony, nie będzie więcej lasu?
Chyba no. Dobra, nie ma co siać paniki. Trzeba działać i karczować ten las. Dawaj patyka, bo ja potem będę tych patyków szukał. Nie ma ich tam? Nie ma. Oj! Halo! Tam jakiś szaman idzie! Tam ktoś szedł! Schowam się za kamerdolca. Halo! Panie z tym czymś na plecach. Czy ja już mam schizę? Ale nie, szedł tam to ktoś na bank. O, widzicie, tam ktoś idzie też. Jak? Pojedynczo przecież trójkami podobno łażą. O! Górą ktoś biega! Dobra. Spróbujemy sobie tutaj teraz pójść. Tamto w oddali drzewko pyknąć jedno. Do chałupy daleko. Kurde, tam po prawej też są takie fajne klify. Dawać to drzewo. Patrzmy się bardziej w drugą stronę. Oj, tu jest! Widział mnie gnojek! Co, już wołasz swoich braci, skurczysynku ty? Light, 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 podpalamy, podpalamy. I spróbujemy go zajebać. To jest ten szaman! Pali się! Ha, ha, ha! Una fire! Spalisz się, gnoju? Czy muszę cię jeszcze do ten dobić? Spalił się! Ha, ha, ha! Ta wyspa jest moja! Ta wyspa jest moja! Ha, ha, ha! Tarara! Ja tu rządzę, ja tu ustalam podatki. Także się musicie przyzwyczaić, głupie gnojki. Co ja mogę z nim zrobić? No na pewno nie zrobię to, o czym teraz pomyśleliście. Na wyspę, dawać go na wyspę. O, ja tędy nie przejdę, no dobra, dobra. Ale przejdę tędy. Żeby mnie tego jego kumple nie rozwalili. Dobra, na wyspę. Tu, gdzie jest dziób samolotu, jestem bezpieczny w miarę. Chociaż pisaliście, że po wodzie też chodzą te mutanciory, czy... Jakoś tak. Co tam jest? Czekajcie, ja sobie go usmażę zaraz, może się da. Walizki! Świetnie. Bardzo mi to pasuje. Gdyż mam coraz mniej żarcia. Tego się nie da rozwalić, nie? Aha. To te walizki i tak mi dupę dadzą. Tu i coś jest. Ale pod wodą tego się nie da rozwalić, co? Cicho! Musiałbym to wykopać na ten. Ale czekajcie, ten teraz mnie interesuje. Co ja mogę z nim zrobić? Jak go pociacham? Ja, mówiliście, że mam smażyć jego nogi i ręce, no właśnie. Komu nóżkę, komu skrzydełko? O, główeczka! Dobre, dobre, dobre. Jeszcze mu nogi upieprzymy. Da się? A cóż by mi się miało nie dać? Będę to wpieprzał jak w Alive. Oglądaliście dramat w bandach? Nad tym co można teraz zrobić? Z tym już nic.
Może to wypieprzę tak, żeby wiedzieli, że kto tu rządzi. No. Albo do ognia wsadzić? Nie. To im to na kamerdolcu dam. Niech wiedzą, że jest nowy szeryf w mieście. Który ma jeszcze trochę pitra. Ale to minie, myślę. Czekaj, bo teraz to nic nie zauważą. No kurwa, sam nie widzę, gdzie to rzuciłem. Dobra, tutaj to rzucę. Proszę bardzo, macie. Możecie ten... Póki jeszcze ciepły. Dobra, gdzie te nogi mam? Mam to przy sobie chyba, nie? Na ognisko coś tam mam. A, ręce, nogi. Ło, cholera! To jest kurwa moc. To jest moc! Podpalę ten ogień? Co to jest ho? Łożesz ty! O ty kurwa dziadzie, ja tego nie chciałem zrobić. Rozdupcujące ognisko, no. Czy to kurwa głupie jak... Ejże, zostaw tą giczałę! Musimy ognisko zbudować, no c... Na nowo. Kurwa... Tomek, ty mądralo. No takie, takie, a jakie? Ta, jasne. Co jest? Tada! Ognisko na nowo zrobione. Gdzie ta noga? Upiekamy sobie ją. Pierwsze podpalimy. Jak ja tą nogę tutaj... Gdzie jest ta noga? Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Kurwa mać, nie wiem czy już mam w ekwipunku czy co. Co to jest to ho? Dobra, giczała. No szkurwa, znowu rozjebałem ognisko. Szkurwa, jaki ze mnie baran czasami. Nie ma jak rozdupcyć co ognisko 1000 razy, co? Zaraz mi się patyki skończą i w ogóle będzie lipsztyk, no. Ostatni raz. Co, patyków nie mam? No tak, i udaj się po patyki w ciemną noc. No zajebiście. Nie, to już zrobimy do beściaki w kolejnym odcinku. W tym odcinku tej nogi nie usmażymy. No. W tym odcinku tej nogi nie usmażymy. Piszcie, czy dobrze kombinuję, chcąc się tam rozbudować. Coś mi się wydaje, że to chyba jednak dobry pomysł nie jest. Chociaż z drugiej strony, jakbym tak zrobił barykadę dupną, mam pomysła. Panie paździoch, mam pomysła. Piórko! Ty kurwa kanarku, ty. Dawać mi te piórka. Gdzie te pióreczka? O, przyleciał kolejny kanareczek. Tam gdzieś piórko poleciało. A, grzyb z nim. Dobra, do beściaki. Jeśli wam się nowy odcinek, ten trzeci, podobał, zostawcie łapę w górę. Piszcie swoje sugestie w komentarzach. Czy dobrze kombinuję, czy też nie. Na razie, do kolejnego odcinka z wyspy, z lasu, strzała.